Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii Selen Apoptosis. Moi drodzy, zauważyłem, że bardzo lubicie w sumie nowelki z lekkim podtekstem erotycznym, którego tutaj jest podobno pełno. W ogóle, czym jest Selen? Selen. Nawet tutaj lektorka mówi na samym początku Selen. Dowiadujemy się, w naszym domu, w progu naszego domu, pojawia się dziwna dziewczyna kot. I naszym zadaniem będzie albo ją wpuścić, albo nie. Dlatego, moi drodzy, zobaczmy, co Selen przedstawi nam, jaką historię nam przedstawi. Tych DLC oczywiście są podteksty erotyczne, w sensie możemy sobie na przykład kupić plus 18 sceny i tak dalej, ale to raczej już dla takich dosyć zwyrodnialców. Tego wam na YouTube nie będę pokazywał niestety, ale resztę jak najbardziej. Dobra, myślę, że czas rozpocząć nową grę. Formowanie Boga, budowanie aniołów. Widzieliśmy to kiedykolwiek? Dźwięki doprowadzały go do szaleństwa. Monotonne, przytłumione łomotanie rozbrzmiewało w jego głowie, powodując ból. Ból nie był zbyt silny, był znośny, ale ten dźwięk. Bardziej niż cokolwiek innego, chciał, aby ten dźwięk przestał rozbrzmiewać. Stuk. Niemniej jednak dźwięk pukania się nie kończył. On sam wiedział to dobrze, gdyż to on był twórcą ich dochodzenia. Stuku. Puk. Czubek jego cudnych mokasynów za każdym razem uderzał kant biurka, wciąż i wciąż, niczym ćma lecąca w stronę światła. Aktualnie pragnął kilku rzeczy. Zapłacić za wynajem mieszkania na czas, żeby znów nie zawieść swojej gospodyni. Skończyć scenariusz, chociażby zarys, gdyż jest to jedyna rzecz, przy której może pracować. Chciał zasnąć. Nie, nie tak. Problem w tym, prawdziwy problem, że on tak naprawdę nie chciał spać. Pochylił się na swoim krześle, trząc swoje oczy. Dotykał swoich gałek ocznych, dopóki blade światło nie pojawiało się. Oczywiście wziął tabletki nasenne. Kiedy zdrowy 8-godzinny sen otwiera ci drogę do 5-godzinnego niezdrowego snu, a potem okazuje się, że 3-godzinny, zdecydowanie nie myślisz, jak coś takiego niszczy twoją wątrobę. Po prostu chce ci się spać. Potrzebujesz snu, szczególnie jeśli otrzymałeś już swoją połowę zapłaty za zrobienie czegoś, a ten cholerny tekst nie napisze się sam. Swoją drogą, jeśli tekst pisałby się sam, to prawdopodobnie straciłby swoją pracę. Nie miał złudzeń w tym względzie. Jeśli neuronowe sieci sztucznej inteligencji staną się na tyle mądre, on i tysiące innych pisarzy zostaną pochłonięci w nowej erze literatury. Nie miał za dużo sławy ani znajomości. Po prostu trochę umiejętności i talent do spotykania się z deadline'ami przeważnie. Klient był zadowolony i on był zadowolony ze swojej zapłaty, dopóki jego tabletki przestały go zawodzić. Bam. Tym razem uderzenie było dosyć mocne. Omsknęła mu się noga i uderzył w biurko z bardzo odczuwalnym bólem. Wygląda na to, że nawet usłyszał, jak łamie mu się palec. What?
Wydał krótki dźwięk swojego cierpienia i odepchnął krzesło z dala od swojego biurka. Jedyne co wiedział to, jeśli przykuje uwagę do tekstu, ból powinien odejść sam. To dosyć zabawne, jak bardzo nasza świadomość jest oddalona od naszego ciała. Wiedział o tym, że kiedyś tak się stanie, szczególnie, że cierpiał na bezsenność. To jak praca drużynowa, ale twój partner cię sabotuje. Wygląda na to, że masz jakieś osiągnięcia, jednak gdy wszystko się wali, zostajesz z tym wszystkim sam. Twój dawny partner jest bardziej zajęty oglądaniem twojego cierpienia, niż pomocą ci z nim. Na samym końcu nie wiesz, co było w jego myśli. Przynajmniej nie będzie więcej żadnego pukania. Dobrze. Małe okno w oddalonej części pokoju zabłysnęło białym światłem na moment. Storm? Teraz jak o tym myślisz, to przecież dziś był upalny dzień. Lepkie, ciche powietrze wciąż wypełniało pokój. To i jakby przeciążona serwerownia stał się bardziej wrażliwy na tego typu rzeczy, gdyż stoi już na nogach od bardzo długiego czasu. Wdawała w jego pokój lekkie wibracje. Niczym kokon, który ma zaraz spaść. Aktualnie to brzmiało jak bardzo dobry tekst. Cofnął się do tyłu. Nie da się cofnąć do przodu. Jezu, kto to pisał? Z nadzieją, że będzie mógł coś napisać, ale zatrzymał się zaraz, gdy palce miał już na swojej klawiaturze. Pamiętał ważne słowa i podstawę pomysłu, jednak nie pamiętał ich dokładnego sensu. Tym razem białe światło wypełniło cały pokój. Tym razem było słychać, że burza zbliża się coraz bardziej. Dobry Boże. Wołał Boga zbyt wiele razy, jak na osobę, która nigdy nie była w kościele. Wołał za pomocą tych tekstów, które usłyszał od swojej matki. Wołał, przepraszam. Rozstrzelany deszcz pukał w jego okno. Nie ma mowy, żeby mógłby tak pracować. Nie teraz. Ale może tak będzie najlepiej. Kiedy był małym chłopcem, bardzo dobrze spał podczas sztormów. Teraz niestety dorósł. Złapał za słoik swoich tabletek na sen. Zawsze warto mieć narzędzie pracy przy sobie. Ale... wiecie co, zrobię lekką przerwę tutaj, bo muszę coś chyba was też dopytać. Albo to jest pisany tekst przez osobę bardzo niekompetentną, albo to jest takie tłumaczenie świetne. No bo złapał za słoik swoich tabletek na sen, tak? Czyli chce spać. Ale on tutaj pracuje, więc nie rozumiem... co on chce osiągnąć? Czy chce iść spać, czy chce jednak siedzieć dalej i wiecie? Bo mi się wydaje, że tak naprawdę tutaj jest problem, że tabletki na sen to są takie tabletki pobudzające. Ale? Być może nie mam racji. Nie wiem. Dobra, tak czy inaczej. Kontynuujmy. Złapał za słoik swoich tabletek na sen. Wziął parę tabletek prosto do buzi i otworzył okno, by usłyszeć dźwięki dzwoniących kropli deszczu. Wtedy położył się bezpośrednio do łóżka, wciąż posiadając na sobie wszystkie ubrania. Słyszał, że krople deszczu dość łatwo zmieniają swój kierunek z ziemi na jego podłogę. Zdecydował, że to i tak mała cena. Poczuł niezłomny relaks z ubrań, które przytulały się do jego skóry. Ciepło zdecydowanie ulatniało się z tego pokoju. Lecz sen wciąż nie nadchodził. Próbował zdjąć buty, zmienić pozycję, obrócić poduszkę, przykryć się, wyrzucić poduszkę na drugi koniec pokoju. Nic nie pomagało. Położył się z zamkniętymi oczyma. Myślał, że jego oczy same się zamkną. Myślał, że powieki są zbyt ciężkie, ale wiedział, że to tylko iluzja. Wszystko na próżno. Nie śpi. Nie może spać. No właśnie, tutaj teraz mamy jednak, że on chce iść spać. To trochę też nie rozumiem. Ale wy mi z pewnością to wytłumaczycie w komentarzach. Trzask.
Na początku myślał, że zaczął sobie wszystko wymyślać. Trzask, trzask, trzask. Czasem pukanie ustawało, ale nigdy całkowicie. Dźwięk dochodził z miejsca położonego niżej, z pierwszego piętra. Ktoś bardzo mocno dobijał się do drzwi. Każdym uderzeniem pioruna czuł, jakby cały budynek miał coś w stylu bólu brzucha. On próbuje zasnąć. Czy naprawdę jest tak trudno zostawić mężczyznę samego? Czy może w nocy, czy może w domu, za który płaci, nikt mu nie przeszkadzać? Otworzył swoje oczy. Łatwiutko, jak można było się spodziewać, rozprostował nogi i pobiegł schodami w dół. Coś w nim gotowało. W połowie drogi do drzwi cofnął się do szafki i wyciągnął z niej stary kij baseballowy. Nie miał zamiaru oczywiście go używać. Pytał siebie samego, czy powinien, kiedy łapał już za klamkę drzwi. Nie, nie powinien. Jednak jego złość chciała czegoś nauczyć nocnego gościa. Co to diabła? Deszcz wciąż padał, ale inaczej. Stawał się coraz bardziej silny. Jego matka powiedziałaby, otworzyły się upusty nieba. Jego mama zawsze mówiła wiele rzeczy. Jedno z nich było to, dlaczego ma płacić więcej za odseparowanie się od społeczeństwa, odseparowane od społeczeństwa domostwo, żeby nikt nie zaczynał pukać do drzwi w środku nocy. Na przykład kot. Co do diabła? Powiedział to jeszcze raz, tym razem głośniej. Kotka stała na jego wycieraczce. Wyglądała jak czystej krwi brytyjski krótkowłosy kot, tylko kolor się nie zgadzał. Zaczynając od szaro-dymno głowy, patrząc na nią, wyglądała jakby została włożona do wiadra z białą farbą, a potem dolne części ciała do czarnej. Z futra jej małego ciała spływała woda. Kotka powinna raczej wkraść się do domu, tak szybko jak drzwi się otworzą. Jednakże jej zmrożone kończyny czekały, aż właściciel domu coś powie. Uścią albo odmów. No dobra, odmówmy. To nie jego dom. Może za niego płaci, ale nie należy do niego. Nawet jeśli dom nie jest jego, czy cokolwiek to zmienia? Łatwiej jest zrzucić winę na gospodynię. Gospodyni wpadłoby w szał. Musiałby znaleźć inną dziurę, nie zapominając o ograniczonym budżecie. Ale czy to ona jest prawdziwym problemem? Nie. Problemem było to, że nie mógł nawet zająć się samym sobą. Zajmowanie się kimś innym jest jeszcze większym zadaniem, nawet jeśli tylko na jedną noc. On. Nie. Przepraszam. Nie mogę cię wpuścić. Poruszyła głową, żeby osuszyć głowę. Jednak on pomyślał, że mu przytaknęła. Rozumiem. Kiedy drzwi się zatrzasnęły, poczuł olbrzymie wyrzuty sumienia. Czy dobrze postąpił? Nie dostał odpowiedzi. Pomyślał, że powinien jej zostawić jakąś pościel na wycieraczce, ale nagła fala zmęczenia zmiotła go z nóg. Jakimś cudem udało mu się dojść do salonu i upaść na sofę. Ciało zbyt lekkie i zbyt ciężkie upadło na fabryczną tapicerkę, wydając dźwięk zardzewiałych sprężyn. Upadał i wciąż upadał, dopóki ciemność nie zamknęła go w mrocznej kopule. Ciało, no dobra, to już było. To nie był sen. Wejście do labiryntu, pierwszy ending. Okej. I coś było napisane. Czy mamy program telewizyjny? What? Co to jest? To Kraina Snów. Szczęśliwy świat marzeń. Gdy kocha zupę pomidorową. Zupa pomidorowa to ulubione jedzenie diabła.
przypomina mi dom. Elidziach nie lubi zupy pomidorowej. Każdy kocha zupę pomidorową. Ej, to wiecie, ja myślałem, że ta gra w sumie jest troszeczkę inna, ale widzę, w ogóle to jest 69. Widzę, że tutaj jest więcej mrocznych sekretów. Ciekawe. 15 września. Kierowca autobusu zobaczył mnie. Nie śmiał się ze mnie i nie wściekał się jak mama. Pozwolił mi nawet bawić się w autobusie. Oby było więcej takich ludzi jak on. 11 stycznia. Nowa szkoła jest w porządku, chociaż chciałbym się z kimś zaprzyjaźnić. Mama znowu pracuje do późna. Jak dobrze. Jest dobrze. Podniosłem bardzo ciężkie pudło, kiedy się wprowadziliśmy. Mama nie mogła samego podnieść. Jestem już dużym chłopcem, a duzi chłopcy nie boją się niczego. Po prostu zapalę światła i pooglądam telewizję z Timo i moimi przyjaciółmi. Tylko fajne rzeczy ze zwierzętami lub robotami. Lub kosmici, ale nie przerażający. What? Właśnie, tutaj mamy chyba... Tak, tutaj mamy teksty, które już były. No dobra. Myślę, że możemy w sumie... Patrzcie, wpuścił. Nie mam, nie wpuszczaj. Ciekawe. Dobra, a w ogóle dlaczego nasza postać? Bo nie wiem, być może to jest tylko taki zabieg psychologiczny na małych perwersów, takich jak my, że widzą, wiecie, kobietę kot, kobietę z łóżkami i już jest fajnie. Pytanie, czy nasza postać widzi kotkę, no bo on mówi o futerku i tak dalej, a tutaj widzimy normalną kobietę z drobnymi piersiami i w ogóle, no, jakby nie patrzeć. Dlatego pytanie, czy nasza postać widzi kotkę, czy widzi kobietę kot? No właśnie, to jest pytanie. To jest pytanie za milion punktów. Puśćmy ją. Było zimno. Zimniej niż mogłoby się wydawać. Nie czuł już złości. A, dobrze więc. Wejdź. Odsunął się, otwierając drogę przez drzwi. Lecz kot się nie ruszył. Co? Nie chcesz? Chciał powiedzieć, dobrze więc. Zamknąć drzwi, wrócić na swoje pięterko, położyć się na wpół przytomny, spać do rana. Ale w końcu domyślił się, co jest problemem. Ten kij. Rzucił go na sofę, ale spudłował. Baseball upadł na podłogę. Kot śledził go znikającego pośród ciemności, używając swoich niewinnych żółtych par oczu. Dźwięki nie przestraszyły jej. Westchnął. Nie skrzywdzę cię. Wejdź, jeśli chcesz. Kotka spojrzała się na niego. Po raz pierwszy rzeczywiście zobaczył i nie mógł nie podziwiać, jak duże i żółte są. Pytanie co? Źrenice kotki były również duże i niewiarygodnie okrągłe. Niczym dwa księżyce w pełni podczas zaćmienia. I gdy już miał zamknąć drzwi, po raz drugi kotka mruknęła coś niezrozumiałego i wleciała do domu, uderzając go mokrą głową, kiedy przechodziła. Uśmiechnął się. Ściśle mówiąc, w tej chwili był skazany na zagładę. Jeśli gospodyni się o tym dowie, a on był pewny, że się dowie, będzie musiał szukać sobie nowego miejsca do życia. W okolicy jest zbyt wiele samotnych, znudzonym życiem dewot, które mają tylko dwie rozrywki. Obserwowanie i relacjonowanie. I tak naprawdę nie ma znaczenia co i komu. To nawet dobrze. Może opuści przedmieścia. Może przeprowadzić się do apartamentu, skoro szukanie odrobiny prywatności mu nie wychodzi. Ulewa stawała się silniejsza. Zamknął drzwi. Kot badał dom z ostrożną ciekawością, zatrzymując się przy różnych przedmiotach, jakby starał się zrozumieć ich przeznaczenie. Oglądanie tego było zabawne. Tak zabawne, że nawet zapomniał o plamie. Kiedy sobie przypomniał, już się rozprzestrzeniła. Ciemna plama wody w miejscu, w którym kot przylgnął do niego. Zrzucił z siebie mokre ubrania i przez chwilę patrzył na nie zamglonym wzrokiem, po czym prawie jęknął głośno.
Kot był mokry, więc prawdopodobnie przyniosła dużo błota do domu. Postanowił nie zapalać światła. Zawiódł się już za wiele razy tego dnia. Natychmiastowo udał się poręcznik. Okej, chodź tutaj. Kotka obróciła głowę w stronę dochodzącego głosu, jednak stała, jakby zamarzła w miejscu. Przyglądała się telewizorowi, martwemu, czarnemu, lustrzanemu panelowi plazmowemu w lakierowanej ramie, którego nawet on sam nie dotknął, odkąd się tam wprowadził. W odbiciu sama kotka wyglądała na czarną. Spojrzała na niego. Dosyć długo, jakby oceniająco, a potem z nagłym zapałem podbiegła do niego, zręcznie omijając przeszkody. Był zaskoczony. Może kotka zdecydowała, że jest bardziej interesująca od telewizora. A może ona wciąż respektowała decyzję właściciela. W każdym razie czuł się zdumiony. W końcu ktoś, z kim może negocjować. Nagle pomyślał, jak miło byłoby wczołgać się pod kot z tą ciepłą kulą futerka. Na pewno pomogłoby mu to z jego sennym problemem. Jako dziecko miał swojego kota. Szarego, dużego, zuchwałego i niezwykle brzydkiego, ale równie kochanego. Często zasypiał będąc przytulanym. Kot miał na imię Timo i wiele lat temu zniknął w czerwcową noc. Kot jeszcze raz uderzył o niego mokrą głową. Uważał, że koty zwykle same otrząsają się z wody. Zazwyczaj, ale może nie zawsze. Hej, spokojnie. Jesteś cała mokra. Kotka spojrzała na niego oczami w kształcie księżyca i znowu coś mruknęła. Więc zrób coś z tym. Uśmiechnął się i zabrał się do pracy. Musiał dokładnie ściskać futro, więc ręcznik szybko zmienił się w mokrą szmatę. Czy powinien... umyć kota, to nieważne. Na razie nieważne, bo myślę, że wy na to czekacie. Na razie kota nie myjemy. To może poczekać. Futro kota nie było zbyt długie, ale było wystarczająco puszyste, aby ukryć zapadnięte boki. Po raz kolejny był zaskoczony, jak ona jest chuda. Był jeszcze bardziej zdziwiony, gdy zauważył obroże z małym medalionem. Więc masz dom. W takim razie oznacza to, że masz gównianych właścicieli. Kot zwinął się na mokrym ręczniku, znajdującym się na jego kolanach i powoli zasypiał. Czuł, jak pojawia się w niej znajomy, uspokajający klimat. Nagle odłożył ręcznik razem z kotem. Powinienem dać ci coś do zjedzenia. Zobaczmy więc, co tam mam. Stał. Nie bez problemu. Jego ciało wydawało się niezwykle ciężkie i nieporęczne. Musiał dać kotu coś do zjedzenia. Potem pójdzie się położyć, a potem... do diabła, może nawet zaśnie. Może powinien dostać kota wcześniej. Kłębek futra sparł księżycowych oczu i aksamitnym głosem, z którym zawsze może negocjować. I to wszystko. To trochę śmieszne. Mógłby uniknąć całego tego cierpienia, gdyby tylko miał kota. Kuchnia przed jego oczyma wyglądała na rozmazaną. Podszedł do lodówki, otworzył ją, mrużąc oczy od światła i opierając się o drzwi znacznie mocniej niż powinien. Gdyby gospodyni znajdowała się tutaj, powiedziałby pewnie: hej, to nie drzwi, więc się o nie nie opieraj. W końcu to jej dom i jej lodówka, więc wszystko powinno być schludne i uporządkowane na wypadek, gdyby musiała wprowadzić nowych lokatorów. Może gospodyni ostrzegłaby go nawet przed mlekiem. Samo mleko jest całkowicie nieszkodliwe, chyba że oczywiście jesteś uczulony na laktozę. Ale istnieje specjalny rodzaj mleka bez laktozy, prawda? Wszystko zależy od butelki. Butelki, podobnie jak koty, mogą się bardzo różnić.
ale ta była konkretna, wykonana ze szkła. Gdyby tylko gospodyni była tutaj, pewnie powiedziałaby mu, żeby nie dotykał butelki, bo ona właśnie upadła na podłogę, a butelka mogłaby pęknąć, a potem mleko się rozleje i nie będzie miał nic do nakarmienia sympatycznej kotki, którą znalazł, a raczej to ona go znalazła i to w bardzo odpowiednim momencie, ponieważ leżał na podłodze. Leżał tam od jakiegoś czasu i leżałby nieruchomo, gdyby nie poczuł lekkiego dotyku czegoś gorącego i szorstkiego na swoim policzku. To było prawie jak sen. Chociaż oczywiście porównanie snu z omdleniem nie jest zbyt trafne, bez względu na to, jak na to spojrzeć. Podłoga pod nim była zaskakująco twarda, zimna i mokra. Wyraźnie czuł wszystkie te trzy cechy i bał się wyobrazić, co by się stało, gdyby próbował się poruszyć. Ale musiał się ruszyć, w jedną czy inną stronę. Przynajmniej po to, żeby zobaczyć, co się dzieje, ponieważ coś gorącego i szorstkiego wciąż przesuwało się po jego policzku, stopniowo pełzając do jego ucha. Poczuł ciepły oddech, a potem ostrożne ugryzienie. Auć! Podskoczył z bólu. Cień rzucił się na bok, a potem spokojnie zaczął chlupać mleko z kałuży. Czyli i tak nam się nie udało tego uniknąć. Mokry sen. To po niektórych osób. Kotka. Co ty wyrabiasz? Kot spojrzał na niego przelotnie i oblizał usta. Nie musisz być taki dramatyczny. Leżałeś bezczynnie i nie jesteś nawet kotem. Rozumiesz? Swoją drogą jesteś cały w mleku. Masz rację. Zawiodłem cię, więc musiałem otrzymać karę. Ja też się zawiodłem. Dobry Boże. Teraz jest jeszcze więcej sprzątania do zrobienia. Zastanawiam się, co jego matka powiedziałaby w tej sytuacji. Pójdę po szmatkę. Pójdź spokojnie i nie rozwalaj reszty kuchni, dopóki nie wrócę. Kot popatrzył na niego sceptycznym wzrokiem. Czy nie jesteś jedynym, który powoduje te wszystkie problemy? Kiedy wrócił razem z wiadrem, kota już nie było. Teatr prezentuje. Jak upiec... W kuchni dzieje się coś ekscytującego. Weź... Będziesz potrzebować ostrza. Wziąłeś tabletki? Wydrap sobie nerki. Egipcjanie używali miodu do balsamowania i konserwowania żywności. Później ich przepisy zostały przejęte przez Greków. Dodaj również łyżeczkę dżemu morelowego, orzecha włoskiego i trochę cynamonu. Przed pieczeniem nałóż łyżkę masła na górę. Postać w mikrofalówce na 5-7 minut, używając pełnej mocy. Nie słuchaj ich krzyków. Bon appétit! Następnym razem zobaczył ją za kilka dni, a może to był już tydzień. Zawsze miał złe poczucie czasu, zwłaszcza gdy był zbyt bardzo pochłonięty swoją pracą. Wciąż miał problemy ze snem,
ale przynajmniej robił postępy w pracy nad scenariuszem. To był projekt gry narracyjnej. Tak, przynajmniej nazywał go klient, ale tak naprawdę dla niego to oznaczało: zrób wszystko, co trzeba, aby skończyć na czas. W przeciwnym razie zapomnij o pieniądzach. I tak zrobił, chociaż czuł się bardzo smutnie, co bardzo mu przeszkadzało. Przyczyną tych uczuć był kot. Wiedział, jakie to było głupie, ale nie mógł nic na to poradzić. Niemal natychmiast wybaczył jej ugryzienie, ale to nie o to chodziło. Był rozgoryczony tym, jak kot uciekł, mimo że starał się jak najlepiej nią opiekować. Nigdzie jej nie było w domu, więc natychmiast pomyślał o otwartym oknie na drugim piętrze. Może powinien je zamknąć? Myślał o tym przez chwilę, nawet się do niego zbliżył, ale w końcu postanowił nic z tym nie zrobić. Miał nadzieję i nie było w tym wstydu, bo to nie jest to samo, co wtedy, gdy masz 10 lat i zaczynasz przyglądać się dziewczynom, mając nadzieję, że jakoś do ciebie zagada, że kotka wróci. I wróciła. Właśnie uzadawił się na sofie z jakąś książką. Jakąś, to było dobre słowo, ponieważ nie pamiętał nic, co czytał, mimo że robił to kilkukrotnie. Symbole unosiły się przed jego oczami, oczywiście nie mógł rozpoznać ani słowa. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że w ogóle nie spał. Kiedy się nad tym zastanowić, całkiem zaskakujące jest to, że mógł pisać w takim stanie. Tak czy inaczej, ledwo śledził książkę, więc wcale nie był zdenerwowany, kiedy puszysta głowa uderzyła go w dłoń. Hej, ja próbuję tutaj czytać. I wydaje mi się, że nie idzie ci to zbyt dobrze. Jakie to ma znaczenie? Lepiej mnie tutaj podrap. Był spełniony. Nie było cię tak długo. Myślałem, że już nie wrócisz. Więc dlaczego nie zamknąłeś okna na górze? Istnieje duża różnica między oczekiwaniami a nadziejami. On dobrze o tym wiedział. Dlaczego odeszłaś? Czy ja zrobiłem coś źle? Kot pozostawał w ciszy. Gorycz szczęście. No tym razem szczęście. W porządku. To nie ma większego znaczenia. Jestem szczęśliwy, że wróciłaś. W końcu od samego początku jego uraza nie miała sensu. I tak by z tym nic nie zrobił. Nikt nic nie zyskuje, trzymając się małych urazów i pozostając ślepym na to, co tak naprawdę czuje. To nie jest żadna loteria. Kot znowu łasił się po jego ramieniu. Odłożył książkę i delikatnie położył ją na kolanach. Medalion na jej szyi, bardzo zimny, dotknął jego skóry. Miał dziwne przeczucia. Byłaś w domu? Nie mam domu. Ktoś musi o ciebie dbać, skoro dali ci obroże na szyję. Czasem obroża to tylko obroża. Nie wiedziałeś? Nie wiedział to, co chciała do niego powiedzieć. Kot uchował głowę przy jego brzuchu. Chcesz, abym ją zdjął? Nie. Ona należy do mnie. Poza tym, jest mi łatwiej na ulicach, jeśli przykuję czyjeś oko. Skinął głową, bo jeśli się nad tym zastanowić, było to naprawdę rozsądny wybór. Futro kotki było grube i gładkie, bardzo przyjemne w dotyku. Chciał schować w nim swoją twarz, aby dowiedzieć się, jak pachnie. Masz jakieś imię? Oczywiście. Wszystko ma jakieś imię.
Więc jak brzmi twoje? Kotka uważnie przyjrzała mu się jasnożółtymi oczami, jakby powiedziała: zgadnij. Ale oczywiście nic nie powiedziała. Na jej medalionie widniał mały grawerunek. Półksiężyc, który słabo świecił w bladym świetle wpadającym przez okno. Selen. Kotka spojrzała na niego, a jej źrenice w czasie zaćmienia zamigotały w dwa pełne księżyce. Potem ostatni raz otarła się o jego ramię i wstała, przeciągając się oraz wyginając plecy włók. Nie zamykaj okna na drugim piętrze. Nie zamknę. Wyszła, ale jej imię pozostawało z nim w domu i wokół niego. Selen. Tak nuciło szkło spadającym na nie białym światłem księżyca. Tak szeptały długie cienie gałęzi za oknem. Skup się na imieniu. No na razie to nieważne. Selen. Nie spał, ale jego dom spał, a jego kołysanka była utkana jednym słowem. Już od jakiegoś czasu miał podejrzenia co do szczurów. Czasami coś drapało w ścianach i przez to stał się wrażliwy na takie rzeczy, gdy nie mógł spać przez długi okres czasu. W obliczu tych symptomów ostatnim razem wziął latarkę i kawałek kija, a następnie długo krążył po domu, stukając w ściany tu i ówdzie. Nie miał pojęcia, jak rozprawić się ze szczurami. Przynajmniej tak myślał, dopóki nie przypomniał sobie, jak radziła sobie z tym jego matka. Po zniknięciu Timo trucizna stała się jego ulubioną bronią w walce ze szczurami. Taką, którą należy trzymać z dala od małych dzieci i zwierząt. Pamiętając o tym, wyszedł do sklepu z narzędziami i napełnił wózek kolorowymi paczkami. Następnie dokładnie rozsypał w całym domu jasnymi, śmiercionośnymi kulami, które chrzęściły pod jego stopami, kiedy szedł po kawę. Po chwili dźwięki ustały. Jednak teraz znowu je słyszał. O nie. Ty durniu. Już to wiadomo, że szkodkę. Coś drapało. Minęło dużo czasu, więc nic dziwnego. Szkodniki zawsze wracają, tak powiedziałaby jego matka, więc całkowicie się z tym zgadzał. Rozważał swoje opcje. Nie miał już trucizny i nie mógł wyjść, aby uzupełnić zapasy. Był całkowicie pochłonięty swoją pracą i chociaż był teraz znacznie bliżej końca swojego scenariusza niż jego początku, wciąż było wiele do zrobienia. Chociaż nie mógł spać, nadal mógł pracować i głupotą byłoby tracić tempo tylko po to, by iść na zakupy. Poza tym, miał teraz kota. Oczywiście nie był jej właścicielem, ale przyszła do niego i zawsze dbał o to, by dobrze jadła. Dbał o jej bezpieczeństwo. Więc trucizna nie była nawet opcją braną pod uwagę. Oczywiście rozważał poproszenie kota o wykonanie tej pracy, ale za każdym razem, gdy przychodziła, ta myśl znikała mu z głowy. Mieli inne tematy do rozmowy niż jakieś szczury. Wiele jej opowiadał o swojej pracy, a czasami czytał to, co napisał. Kotka rzadko komentowała, ale nigdy nie odmawiała słuchania. Uwielbiał to w niej. Nie tylko to, oczywiście. Weźmy na przykład jej zapach. Pachniała ciepłym futrem, kurzem i czymś słodkim. Może się to wydawać dziwne, ale ten zapach sprawił, że serce zabolało go ze smutku i nieznośnej miłości. Był to zapach ciepłej czerwcowej nocy, w której zniknął Timo. A także wiele, wiele ukochanych kotów przed i po nim. Ten kot mimo wszystko był specjalny. Czuł to, chociaż nie potrafił tego wyrazić i nie mógł znaleźć słów. Jakim jesteś pisarzem, jeśli nie możesz znaleźć słów? Tak by powiedział, gdyby mówił do siebie. Ale nigdy nie robił takich rzeczy. Nawet jeśli nie mógł spać przez długi czas. Przynajmniej możesz pracować.
powiedział w monitor. Znaczy powiedział mi monitor migocząc w ciemności. Ale nie mógł, bo w tej samej chwili znowu to usłyszał. Coś było zadrapywane i tym razem dźwięk był inny. Odwrócił się i obejrzał za siebie, po czym z trudem przełknął ślinę, wpatrując się w ciemność. Nagle jego głowa zawiała pustką. Coś się zbliża, powiedział ekran komputera. Ostrożnie, powiedział Szerandol z płaskim, okrągłym baldachimem. To powinno być na dole, powiedziało rozczochrane łóżko. Na dole. Pierwsze piętro, podobnie jak reszta domu, były ciemne, spowite snem. Nie ma sensu włączać światła, jeśli zamierzasz zostać w jednym, tym samym pokoju pisząc całą noc. I cały ranek, i cały dzień, a także całą następną noc. Chyba, że przyjdzie kot. Ale nawet gdyby musiał wyjść, znał ten dom doskonale, a nawet był z nim związany. Nie potrzebował światła, żeby dostać się gdziekolwiek chciał. Dlatego nie zapala światła, żeby ten, kto drapie, nie wiedział, co tylko on wie. Zdecydował tak, schodząc w mieszaniu po schodach. Pierwsze piętro było ciche. Przez kilka minut słuchał ciszy, ale nie brzmiało to przekonująco. Jeśli coś zaczęło drapać, nie odejdzie tak łatwo. Wiedział o tym na pewno. Te szkodniki zawsze wracają. Musiał się jakoś uzbroić. Dla przykładu baseballem. Nadal nie odłożył baseballa na swoje miejsce, więc leżał gdzieś w ciemnym salonie. Ciężki, ale niezawodny. Musiał tylko dotrzeć do niego, zanim ten, kto drapie, wróci do drapania. Kiedy przechodził przez kuchnię, przeszedł go kłujący dreszcz. Jakby ktoś patrzył na niego w ciemnościach. A może obserwował go sam pokój. Tak czy inaczej, wiedział, że lepiej nie odwracać się i przede wszystkim nie zaglądać w ciemną paszczę wejścia. Jeśli to zrobi, jeśli się odważy, coś wyjdzie. Coś, o czym nie chciał wiedzieć. Znalazł baseball pod komodą i to w samą porę, bo w tej chwili nie byłby w stanie się ruszyć. Coś drapało w ścianach. Nowy, obrzydliwy dźwięk, który nie miał nic wspólnego ze szczurami. Mówiąc dokładniej, ten nowy dźwięk nie miał, nie mógł mieć nic wspólnego z żadną żywą istotą. Skrek, skrek, skrek. Jego ciało przeszedł po bolesny skurcz. Przykucnął tak, jakby ktoś uderzył go w brzuch. I wtedy zrobił coś bardzo głupiego. Przestań! Proszę, przestań. Nie wytrzymam tego więcej. Ale koszmary nie kończą się tylko dlatego, że grzecznie poprosiłeś. Lub dlatego, że naprawdę nie możesz już tego znieść. Wydawało się, że głos nie należy do niego. Oczywiście głos należał do niego. Ale z pewnością nigdy nie zrobiłby czegoś takiego. Nigdy nie rozmawia się z kimś drapiącym twoje ściany. Skrek, skrek, skrek. Prawdopodobnie zniósłby to, gdyby zostały jakieś widoczne ślady. Ale żadnych nie było. Tylko pisk tu i tam. Jakby coś próbowało swoją siłę na domie, rozglądając się za czymś. Szukało jego. Wiele razy żałował, że wydarł się w tym momencie. Byłoby rozsądniej umrzeć tutaj w ciszy ze strachu. To rozwiązałoby tak wiele problemów. Opierał się o oparcie sofy i cicho jęczał, kiedy ucichło. Tak nagle, jak się zaczęło.
Przez chwilę nadal siedział skulony jak gigantyczny płód, obejmując kolana i baseball. I ruszał się tylko wtedy, gdy uważał, że wszystko się w miarę uspokoiło. W tym momencie okrągły metalowy uchwyt tylnych drzwi zaczął drżeć. I od razu zorientował się, skąd pochodził dźwięk. Miękki grzechot metalu i szkła. Ale miał wskazówkę. Przezroczyste szkło na tylnych drzwiach było zasłonięte cienką zasłoną w kropki. I właśnie to drżało najbardziej w rytm dziwnych dźwięków. Potem w domu znów ucichło. Jakaś siła. Ta sama, która woła do okna na wysokich piętrach, wezwała go, gdy spojrzał za tę zasłonę w kropki. Wiedział, że wystarczy jedno spojrzenie, by stracił rozum. Ale wezwanie było zbyt trudne, by mógł się oprzeć. I nie spał zbyt długo. Powoli na wpół śpiący ruszył do drzwi. Wiedział. Widział teraz wyraźnie wzór tak blisko. Małe kropki, każda drżąca w cichym krzyku. Nie patrz. Nie patrz. Nie patrz. Odsunął zasłonę i wpatrywał się w ciemność oczami mężczyzny stojącego przed ciężarówką jadącego z pełną prędkością. Oczywiście przy drzwiach nie było nikogo. Potem postanowił zawsze trzymać baseball gdzieś w pobliżu. Nigdy by ci to nie wyszło, prawda? Coś nie tak? Kotek leżał na jego kolanach. Minęło dużo czasu od jej ostatniej wizyty. O wiele dłużej, niż by sobie tego zażyczył. Moi drodzy, ale tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek, bo nie powiem troszeczkę dużo czytania na 47 minut. Już mi delikatnie gardło boli. Tak więc, jeżeli wam się podobało, oczywiście piszcie w komentarzach, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. No i co? Widzimy się w następnym odcinku Selen Apoptosis. Trzymajcie się. Hej, hej.